Dżentelmen. Na tantkę. Zobaczcie te oczka. Coś pięknego. Siemaneczko, siemaneczko, witam was wszystkich serdecznie. Dawno mnie nie było, więc się pojawiam. Kierunek, cel oczywiście, rzeka Wisła. Słuchajcie, ostatnio byłem nad Wisełką parę razy, ale nad rzeką stricte nic się nie dzieje ciekawego. Więc dzisiaj będę obławiał właśnie tego typu dołki, które tutaj widzicie. To są jakby starorzecza. W każdym razie te dołki są sukcesywnie zalewane w przedwiośniu, wtedy kiedy Wisła wylewa. No wiadomo, co za tym idzie. Dołki skrywają fajne rybki. Więc dzisiaj można powiedzieć, że skupię się właściwie na obławianiu tego typu miejsc. Więc ja już nie przedłużam, ale ślisko. Wszystko nasiąknięte. Wędeczką, którą dzisiaj będę łowił, to jest SG. Długość 2,51, 5,18. Plecionka 007. No tutaj na takie wiślane akcje, no to trzeba troszeczkę się, że tak powiem, przygotować sobie sprzęt nieco mocniejszy. I tak nie jest to mocny sprzęt, także powiem wam szczerze. No ale na okonia, jeżeli są tutaj okonki, to będzie tak w miarę idealny. Dobra, to co? Pierwszy rzut. I zaczynamy zabawę. Tu jest fajne miejsce, zobaczcie. Siedzi. Pierwszą rybkę mamy. Ej, no słuchajcie, zobaczcie, jaki oksik. Taki dżentelmen na tantkę. Tu cię wypuścimy. Taka czarna tantka. Akurat ta nie jest z AliExpress, to jest fish upa. Ale powiem wam szczerze, że kolorek się naprawdę sprawdza. Ale takie puknięcia są stanowcze, to nie są jakieś drapanie. O, teraz jest fajna ryba. Od razu pobrał z dołu. No, fajna. Co to jest? Też fajny oksik. Ostatnia
A ten już jest ładniejszy. I on w sumie taki sam. Ale już fajny. Że muszę chyba zmienić strategię wypuszczania tych ryb, no bo niestety tutaj zacząłem wchodzić i się zaczyna robić małe bagienko, że jeszcze trochę i zaraz kalosza nie wyjmę, ale o tyle fajnie, że odpaliły rybki, także można się trochę pobawić. Ustał wiatr. Ale o, już chyba było branie. Jest. O, zobaczcie. Zobaczcie, co się dzieje. Co to jest? Zobaczcie. Szczupak chyba. No, jakaś fajna rybka. Lin. Ha, ha, ha. Coś niesamowitego. Ale podczepiony jest. Szkoda. Tak, tak grzbiet. Ale piękny linek. Piękny linek, zobaczcie. Ale powiem wam szczerze, generalnie dla mnie to nie jest... Oj, no piękny, słuchajcie, piękny lin. Już go czekam. Zobaczcie. Zobaczcie te oczka. Coś pięknego. Ale on jest śliski. Wiślany linek, zobaczcie. Piękny. Taka rybka. Już się puszczamy. Płynie. I rośnie. Siedzi. Ale ładny oksik. O Jezu, ale śliczniutki. Zobaczcie, jak połknął gumkę. Takiego ładnego dżerka.
siedzi. No taki malutki pajczek. Leci. Dobra, słuchajcie, ja się zawijam. Na dzisiaj wystarczy. Parę godzin, że tak powiem, odbębnione nad wodą. Poznanie nowych miejscówek. Także żegnam się z wami i do następnego razu. Elo.